Dyrektor Chlebowski czeka na pogotowie, które wezwał, ponieważ nauczyciel historii niepokojąco się zachowuje. Zbigniew Małek coraz gorzej się czuje. Mam kłucie w klatce piersiowej. Dziękuję. Podobno rano miałeś temperaturę. Wziąłeś jakieś lekarstwa? Zwykłe lekarstwo na grypę. Nie ruszaj się. Dlaczego? Stoi koło ciebie. Kto? Usiadł na fotelu. Zbyszek, o czym ty mówisz? Tu nikogo nie ma. Jesteśmy... Nie, zobacz, Zbyszek. Nie. Zbyszek! Nauczyciel ma omamy pod wpływem narkotyków. Traci kontakt z rzeczywistością i jest przerażony. O! Przepraszam. Zbyszek, słyszysz mnie? Uwaga. Dobrze, panowie, że jesteście, to ja dzwoniłem, to jest Zbigniew Małek. Co się stało? Dziwnie się zachowywał. Potem mówił, że jest mu duszno, gorąco. Zastał ataku paniki. Zażywał jakieś leki, substancje? Rano miał temperaturę, podobno wziął coś przeciw grypie, ale nie wiem dokładnie co. Paweł, zabierz ciśnienie, dobra? Musicie im powiedzieć, co on zażył. Chyba zwariowałaś, wyrzucą nas ze szkoły. Trzeba było wcześniej o tym myśleć, on może umrzeć. Może mu pomogą, to w końcu lekarze. Ja wiem, co profesor zażył. Tak? Tabletkę ekstazy. Skąd wiesz? Myśmy moje dali. Ile tego wziął? Jedną tabletkę? Jedną. Kiedy to było? Rano. Dobra, zabieramy go do szpitala. Wiesz co, Paweł, bierzmy nosze i papier. Czy byście zwariowali? Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, co zrobiliście? Przepraszamy, to miał być głupi żart. Głupi żart? Zobacz na to. Naraziliście nauczyciela na poważne niebezpieczeństwo. Chłopcy, zawieszam was w prawach ucznia i dostajecie nagany. A teraz... idźcie na lekcję. Co z nim? Ten ciśnienie, no już w kolejce go monitorujemy, podajemy... No już wystarczy tego zbiegowiska, wracajcie do klasy. No wracajcie, już.